Hej! Dzisiaj wykonamy doświadczenie z wodą. Aby wykonać takie fajne doświadczenie, potrzebujemy trzech szklanek z wodą zabarwioną bibułą. Jeśli nie macie bibuły, to na przykład możecie wykorzystać barwniki spożywcze albo farbę. Oprócz tego, że w tych szklankach jest kolorowa woda, wsypałam również do nich kwasku cytrynowego i wymieszałam. W tej tutaj szklance znajduje się woda wymieszana z sodą oczyszczoną. Zobaczymy, co stanie się, kiedy trochę tej wody z sodą oczyszczoną wlejemy do kolorowej wody z kwaskiem cytrynowym. O, zobaczcie! Wulkan! Zobaczymy, co stanie się z czerwonym kolorem. Wow! Prawdziwy wulkan! A niebieski? Świetna zabawa. Moi drodzy, wykonamy za chwilę kolejne doświadczenie. Do niego potrzebujemy szklanki wypełnionej tak prawie do końca olejem roślinnym. Kolejna szklanka zawiera kolorową wodę. Zabarwiłam ją bibułą, ale można ją zabarwić również barwnikami spożywczymi lub farbą. I trzecia rzecz, jaką potrzebujemy, to takie tabletki musujące. Bardzo często znajdują się w opakowaniach, na przykład z magnezem. Jeśli nie macie takich tabletek musujących, to można wykorzystać sodę oczyszczoną. Teraz, moi drodzy, zobaczymy, co się stanie, jak wlejemy kilka kropel kolorowej wody do oleju. O! Wow, ale fajnie. Takie krople opadły na dół. Kolorowe krople opadły na dół, dlatego że woda jest cięższa od oleju. Teraz zobaczymy, co się stanie, jak wrzucimy tutaj tabletkę musującą. O, coś się dzieje. Słuchajcie, nasze kolorowe krople idą do góry. Zapraszam Was do wykonania tego doświadczenia w domu.